Dlaczego jest tak, że niektórych rzeczy po prostu nie robimy? Zostawiamy, chowamy do szuflady, bo się boimy, co powie o tym świat. Witaj w kolejnym odcinku mojego Daily Lepiej, gdzie pokazuję Ci, jak możesz czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Powiedz mi, jak to jest, że wiele rzeczy, wiele projektów, wiele naprawdę zajebistych rzeczy chowasz do szuflady? Chowasz tam, gdzie nikt tego nie zobaczy. Najpierw się napocisz, najpierw się namęczysz, zrobisz coś, a później to schowasz i zapomnisz. Dlaczego? Bo zastanawiasz się, co świat o tym powie. Zastanawiasz się, czy to jest dobre, aby pokazać to światu. Zastanawiasz się, co się wydarzy. I nigdy się nie dowiesz, jeżeli tego nie pokażesz. Schowasz do szuflady, bo stwierdzisz, nie, to nie jest dobre. Albo ktoś ci powie, nie, stary, badziewie. Błąd. Zobacz, jest 7 miliardów, ponad 7 miliardów ludzi na świecie i gwarantuję Ci, że nigdy, absolutnie nigdy nie dogodzisz wszystkim. Jak powiedział to jeden z wielkich ludzi, to jest jedyny sposób na porażkę, żeby próbować dogodzić wszystkim. Możesz próbować i gwarantuję Ci, że nie uda Ci się. Zobacz, jeżeli miałbyś dogodzić wszystkim, absolutnie wszystkim, to kim byś musiał być? Co byś musiał robić? Jest to nierealne, niemożliwe, bo każdy lubi coś innego, każdy oczekuje czegoś innego, każdy szuka czegoś innego i każdy czegoś innego potrzebuje. Dlatego olej to. Jeżeli coś robisz, wypuść to, pokaż to światu, a okaże się, że znajdą się ludzie, którzy powiedzą, stary, zajebiste. Znajdą się tacy, którzy powiedzą, ale gówno, ale syf. I oni też są potrzebni. Ale nie przejmuj się, olej ich. Co Cię obchodzi, co świat myśli o Tobie? Dla każdego z nas, każdego człowieka, najważniejsza jest jedna osoba. Ty sam. Tylko i wyłącznie. Więc co Cię do cholery obchodzi, kto coś o Tobie myśli? Rób swoje, nie poddawaj się, bądź wytrwały i sprawdzaj. Sprawdzaj, co działa dla Ciebie i dla świata. Życzę Ci wspaniałego dnia i do zobaczenia gdzieś na świecie.